Siema, z tej strony Tetris. Udzieliłem właśnie wywiadu do projektu Mam Tourette'a i mi z tym dobrze. Sprawdzajcie. Z nami dzisiaj Tetris, witaj. Witam się, Manko, cześć. Na początku, tak na rozluźnienie, jak atmosfera po próbie, jak w ogóle transport do Opola? Bardzo dobrze, są bardzo masywne basy, jest bardzo duże natężenie dolnych częstotliwości, niskich i tak po prostu aż żołądek wibruje. Nie, jest dobrze, jakby ekipa ogarniająca scenę to profesjonaliści, więc mam nadzieję, że będzie grubo. No jest okej, wszystko jest po próbie, zapisany preset, Tetris zapisane i jesteśmy gotowi do tego, żeby grać. Okej, słuchaj, takie zasadnicze pytanie na początek, bo kiedyś byłeś głównie kojarzony z freestylem. Mhm. Teraz się przerzuciłeś bardziej na wydawanie płyt, na koncerty. I pytanie, czy to jest taki sposób, jakaś w twoim życiu ewolucja, jakaś zmiana wartości? Wiesz co, u mnie to było synchroniczne. Po prostu na szersze wody wypłynąłem jako freestyle'owiec, ale synchronicznie nagrywałem też numery, bo tak naprawdę tylko zrządzeniem losu był fakt, że pojawiłem się na WBW przed wydaniem pierwszego Nielegala, dlatego że miałem problemy techniczne z komputerem i naturalnie wyszłoby parę miesięcy wcześniej i byłoby przed WBW, a było WBW i później było naturalnie, więc jakby ludzie zakodowali sobie mnie jako freestyle'owca, też nie bez kozery, bo freestyluję do tej pory, też freestyluję i wydaje mi się, że robię to całkiem nieźle, więc wcale się nie dziwię. Dobry sposób na zapoznanie się ze sceną, na zjednanie sobie jakiejś tam wtedy to nawet całkiem niezłej rzeszy ludzi, na pokazanie swoich umiejętności. No i ja byłem wychowany w takiej domenie bycia klasycznym MC, który musi udowodnić swoje umiejętności, potwierdzić na scenie i był to dla mnie taki element, który pozwalał mi dość klarownie pokazać się jako skillowy, pełnoprawny kandydat do tego, żeby uczestniczyć w scenie. I po prostu w ten sposób też spłacałem długi, zdobywałem też jakąś, wiesz, publiczność, popularność, rozpoznawalność i tak dalej, bo jest to oczywiście zajebisty taki, wiesz, pocisk, który niesie ten taki message, jak to się mówi, który gdzieś tam miałem i mam. A odnośnie twojej przyszłości, planujesz powrócić do freestyle albo nawiązać z jakimś raperem lub producentem współpracę na szerszą skalę? Wiesz co, ja generalnie freestyluję cały czas, więc jeśli pytasz o bitwy freestyle'owe, to nie, raczej nie sądzę. Udzielałem się też jako członek jury, ale zrezygnowałem z tego, dlatego że jest to rola taka trochę niewdzięczna i z drugiej strony trudno być obiektywnym, obserwując kogoś, kto nie do końca robi sportowe rzeczy, a bardziej robi muzykę, więc jest to bardzo, bardzo subiektywna ocena, więc zrezygnowałem z tego też. Freestyluję cały czas i jest to element jakby mnie, koncertów, twórczości też. Od tego się nigdy nie odżegnuję, bardzo często wykorzystuję, zresztą pomaga mi też przy pisaniu numerów, coś tam sobie mumblinguję, jakieś takie zarysy numerów robię, to też wymyślam słowa na freestylu i tak dalej. Więc jest to element, który ja kultywuję i bardzo blisko jestem z tym elementem, ale no nie uczestniczę w scenie freestyle'owej i ani w bitwach i tak dalej. A takie dwie kwestie odnośnie twojego klipu do kawałka Kopiluwak. Zainteresowało mnie to, skąd w ogóle pomysł na zawarcie współpracy z Człowiekiem Wargą, akurat w odpowiednim momencie, ale ciekawi mnie dlaczego i skąd jeszcze motyw na zawarcie tam kobiet w stylu pin-up, bo to też jakby nie patrzeć przyciąga uwagę. Wiesz co, współpraca z Maćkiem narodziła się w zupełnie naturalny sposób. Widzę, że jest pewien taki trend teraz, zresztą nie dziwię się, youtuberzy wyszli na czoło popularności, rozpoznawalności, więc niektórzy po prostu nawet w sztucznym sposób chcą skorzystać z tego. Akurat ta współpraca była bardzo naturalna, bo po pierwsze mamy wspólnych znajomych. Znaczy, po pierwsze to ja w ogóle oglądam cykl Maćka od dawien dawna i byłem fanem, to za duże słowo. Fanem to za duże słowo, bo zaraz się przyzwyczai, że go wszyscy lubią. Będziemy udawać, że go nie lubimy trochę, chociaż trochę. Ale oglądałem, śledziłem te rzeczy i wiele z tych rzeczy naprawdę w sposób naturalny i taki ludzki mnie śmieszyło i doceniam jego robotę, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co robi, w jaki sposób i też fajne treści niesie, mimo że jakaś tam część ludzi może tego nie zrozumieć, bo jest to trochę ordynarne i bezpośrednie, ale jest bardzo, bardzo mądre i bardzo fajne. W każdym razie mieliśmy wspólnego znajomego i wiedziałem, że mamy tego wspólnego znajomego, gdzie po już zapoznaniu się okazało się, że też my się też poznaliśmy ileś tam lat wstecz, no tylko że i on i ja wyglądaliśmy nieco inaczej i okoliczności były jakieś tam bitwa freestyle'owa i tak dalej, więc nie pamiętałem tego za bardzo i zorientowałem się, po prostu połączyłem kropki, że w numerze Kopiluwak mam stwierdzenie z dupy i było to idealnie pasujące do jakby postaci Maćka i do tego, co robi też. Zgodził się oczywiście,
I wyszło to zajebiście, bo wyszła współpraca, która była pewnym takim nowum, bo wydaje mi się, że wcześniej nie było na taką skalę jakiejś współpracy rapera z youtuberem, z tym nowym rzutem ludzi rozpoznawalnych, ale w przypadku Maćka robiących też fajną rzecz. A dziewczyny pin-up to już pomysł ludzi od klipu, znaczy na który ja przystałem, bo też pasowało mi to do konwencji. Konwencja musiała być taka trochę prześmiewcza, ironiczna, z dużą dozą takiej przymrużenia oka, więc jak najbardziej stylistyka taka amerykańska lat 50. czy właśnie pin-upowa pasowała, tym bardziej, że jakby kobiety całkiem atrakcyjnie wyglądają w takich strojach i kojarzą się tak. Zwiększa to potencjał seksapilu, że tak powiem, więc dlaczego nie podstroić tak. Koresponduje to z klipem, z treścią, z klimatem, jest okej, okay. Fajnie wyszło. A trzy, że jakbyś miał wymienić takie trzy największe rzeczy, które cię denerwują w polskim rapie? Wiesz co, ja, kurde, nie chciałbym, żeby to było takie dyplomatyczne podejście, ale absolutnie zauważam, że koncentrowanie się na tych lepszych przynosi lepsze efekty po prostu, nie? Więc wolałbym zauważać to dobrego się dzieje, bo gdybyśmy mieli pójść w jakieś narzekanie i doszukiwanie się niedociągnięć i tak dalej, to w tym momencie wolę szukać ich u siebie i poprawiać, a nie gdzieś tam paluchem wytykać innych, bo po prostu to jest ich kwestia, czy będą robić lepsze rzeczy, czy nie. Ja po prostu muszę dostarczać, ja moim fanom muszę dawać jakość z mojej strony. Nie mogę oczekiwać od innych ludzi, że będą robić rzeczy, których ja wymagam. Każdy ma święte prawo do tego, żeby robić muzykę na swoim poziomie, w swój sposób, a jeśli ludzie to odbierają, akceptują, to widocznie potrzebują tego. Ja mam grono swoich fanów, chcę dbać o nich i dawać jakość z mojej strony, jak najwyższej jakości muzykę, która wnosi coś do ich życia. I na tym się skupiam, a nie na doszukiwaniu się. Chociaż wiadomo, że tych jakby błędów ewolucyjnych, że tak powiem, jest sporo, ale to jest moje jakby subiektywne zdanie. I absolutnie utrzymuję konwencję, że jeśli coś mi się nie spodoba i będę chciał wymienić ksywkę, to zrobię to w tym momencie. Wolę się skupiać na, wiesz, jest maj, gramy Juvenalia, jeździmy, mam trasę, mam zajebistą ekipę, jeździmy w 7 osób, są instrumenty, jest muzyka, jest to, co zawsze chciałem robić, więc jestem w fajnym momencie i chciałbym to celebrować, nie, cieszyć się tym po prostu, a nie skupiać się na tym, że ktoś robi coś chujowego. Absolutnie, odcinamy się od tego. Wspomniałeś o swoich fanach, że chciałbyś robić dla nich jak najlepsze, raz skupić się na jakości. Takie pytanie, bo fani zazwyczaj mają coś taką tendencję, że chcą się kontaktować ze swoim idolem. Piszą wiadomości na fejsie, próbują się dostać e-mailowo, żeby chociażby porozmawiać o najnowszej płycie, nie wiem, o odczuciach z jakiegoś kawałka. Jak u ciebie to wygląda? Odpisujesz na te wiadomości, czy ktoś to robi za ciebie? Wystarczy, że wejdziesz na mój fanpage i prześledzisz sobie, szczególnie od kilku miesięcy. Ja jakby po takim momencie, ja miałem taki gorszy moment, jakieś, nie wiem, 2 lata temu, byłem taki trochę wycofany i jakby nie wiedziałem do końca, jak komunikować się z ludźmi, wiesz, to była taka wkrętka trochę, że jesteśmy jakby po dwóch stronach barykady i nie mogłem przeskoczyć takiej pewnej fosy, wydawało mi się, że ten kontakt trochę się z ludźmi po drugiej stronie, ja nie wiem, jak to określić, bo dla mnie to żadna druga strona, ja nawet bardzo często ze sceny złażę do ludzi, jest to mój naturalny odruch, ja chcę być między ludźmi. Wejdź, każdy może sobie wejść na mój fanpage, ja odpisuję praktycznie na wszystkie wiadomości teraz i gadam z ludźmi i jakby powróciłem do tego korzennego podejścia do komunikacji, bo ostatnio graliśmy w Łodzi, nie ujmując absolutnie artystom, którzy grali z nami tam, ale była wielogatunkowa impreza, były kapele rockowe, na zdrowie, panie operatorze. I zauważyłem jedną rzecz, pomimo tego, że świetnie grały te zespoły i robiły wszystko to, co jakby swój fach wykonywały zajebiście, to jak zajebiście hip-hop komunikuje się z człowiekiem i szuka tej komunikacji, to jest dla mnie imponujące i wydaje mi się, że to jest jakby clue całej sprawy w hip-hopie, to jest w ogóle komunikacja między ludźmi, nie tylko między twórcą, odbiorcą, tylko w ogóle przez to, że ktoś rzuca jakieś ziarno pewnej idei, ludzie o tym dyskutują, wiesz, traktują to emocjonalnie i w tym gatunku jest to widoczne, a że też te ziarna czasem są, wiesz, różny tam sporyż też się trafi, no to różnie one kiełkują, ale w każdym razie tak, komunikuję się z ludźmi, odpisuję na Instagramie, czasem nawet odpowiadam na Snapchacie na zasadzie nie tylko czatu, tylko po prostu nagrywam akurat miejsce, gdzie jesteśmy. I bo z jednej strony chcę znaleźć tą granicę, gdzie jest prywatność pewna, pewne rzeczy, których nie chcę pokazywać. Znaczy może nie to, że nie chcę, tylko wydaje mi się, że są niestosowne do tego, żeby pokazywać ze względu też na, nie wiem, jakby prywatne życie mojej rodziny, tak i tak dalej. Nie będę pokazywał na Snapchacie, jak mój syn odrabia lekcje na przykład.
chyba że byłby jakiś zabawny moment i tak dalej, chciałbym to wykorzystać. W każdym razie odpowiadam we wszystkich mediach społecznościowych, staram się odpowiadać, jestem szczery, nie spinam się. Jest okej. Okay. Jakby dbam o ludzi, którzy w moim kierunku okazują, wiesz, pozytywne podejście i chcą o czymś dyskutować i gadać i komunikować się ze mną, bo zupełnie nie ma jakiejś odcinki. Nie? Chcę być blisko ludzi, bo to są de facto ludzie, dzięki którym ja to robię, a też jakby zależy mi na tym, żeby ze swojej strony dawać im jak najwięcej, więc też poprzez komunikację. No i nie tylko w social mediach, nie? No, po koncertach gadam, gdzieś tam się spotykam, wychodzę do ludzi, czy na ulicy. Wydaje mi się, że raczej tak postrzegany jestem jako w miarę rozmowna, sympatyczna osoba, bo nikogo tam nie odpuliłem nigdy i zawsze pogadam chwilę, krócej czy dłużej, nie? Więc tak to wygląda. Wydajesz się być optymistyczną osobą, dlatego mam do ciebie jedno pytanie, za które mam nadzieję się nie zdenerwujesz. Gdzie na Piastonale gra jeszcze jedna osoba, z którą miałeś kiedyś spinę? Jak się z tym czujesz? Nie masz nic przeciwko, że gracie na innej scenie? Wiesz co, my już się spotkaliśmy na jednej scenie i generalnie sprawa, że tak powiem, konfliktu jest rozwiązana od lipca ubiegłego roku, bo w podobnych okolicznościach spotkaliśmy się w Ełku na festiwalu i doszło do dość ciekawej rozmowy. Rozmowy, bardzo fajnej rozmowy, dwóch dorosłych ludzi i spoko. I poszliśmy w swoim kierunku, w swoją stronę. Ja też wiele rzeczy gdzieś tam zreflektowałem się za to, że wiesz, ja jestem chłopakiem z bloku, może nie z wielkiego blokowiska, z mniejszego miasta, ale wychowanym też w pewnej konwencji, też jeszcze staroszkolnej i rzeczach, za które ja wiem, za co kto dostawał wiapę i za co powinien dostawać wiapę i tak dalej. I rzucanie chujami w kogoś ze sceny bez jego obecności i tak dalej, to no, nie było to w moim stylu. To nie jest stylowa, że tak powiem, dorosłego faceta. I za to się zreflektowałem i tak dalej. Aczkolwiek jeśli chodziło o kwestie muzyczne i tak dalej, no tutaj też widziałem wypowiedzi jakieś tam KN-a, że po prostu wszystko stanęło na hip-hopowym bifie. Fajnie, że jakby potrafiliśmy też sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Okej, zobaczymy dziś, znaczy nie, zamieszek dzisiaj nie będzie na pewno. Gramy swoje, robimy swoje i też jakby z... Mam nadzieję, że z jakąś jakością każdy dla swoich fanów coś przyniesie i coś dobrego zrobi, bo wydaje mi się, że w sumie każdy chce najlepiej, a idzie różnymi drogami, co nie? Więc jakby tutaj nikogo nie bronię, niczego nie łagodzę i tak dalej, aczkolwiek konflikty nie dzisiejsze zostawiam gdzieś tam z tyłu i tak jak mówię, wracam, nie? No jest fajna pogoda, gramy koncert, mam nadzieję, że będzie dużo ludzi, mamy coś do przekazania i fajnie to brzmi też, na tym się skupiam i serio, no, jakby to jest najważniejsze dzisiaj. Wywiad jest do projektu Mam Tureta i mi dobrze, więc takie jedno pytanie do ciebie. Zespół Tureta to? Kurczę, ale to coś, z czym spotykam się po raz pierwszy, wiesz, w realu, co nie? Oczywiście oglądam jakieś... Był taki głośniejszy dokument, prawda? Jest taki głośniejszy dokument o gościu z Turetem. Dwuczęściowy chyba, prawda? Oglądałem ten dokument i jakby też zastanawiałem się i to pewnie za kulisowo też chwilę z tobą pogadam i po prostu porozmawiam normalnie. Też możemy nawet na wywiadzie, ja tam nie wiem, czy praktykujesz jakby nie, rozmowy, bo... Nie ma z tym problemu. Jasne, nie, no widzę właśnie jakby, nie? Zajebiście, stary. Nie wiem, no dla mnie jest spoko, jakby w sensie, kurde, jesteś spoko, ty nie masz jakby, nie przeszkadza ci to, nie? Znaczy no, wiesz o co chodzi, jakby jest git, tak? To u mnie to jest coś takiego, zazwyczaj jak staję przed kamerą, biorę mikrofon do łapy, to tiki mi odchodzą w dużej mierze. Bo nie wiem, czy słyszałeś, jak byłeś w garderobie, to zanim, no, to było dużo tików, ale właśnie jak staję przed kamerą, biorę mikrofon do ręki, to tiki odejmuję, nie? Ale zazwyczaj ludzie kojarzą zespół Tureta... Traktujesz wywiady jako takie swoje panaceum, jakieś takie remedium na... Prowadzenie wywiadów z raperami, z muzykami i reggae, bo tu głównie tacy ludzie występują u mnie na kanale, to jest w pewien sposób dla mnie terapia i moje lekarstwo, bo ja prowadząc wywiad przez 10-15 minut mam o wiele mniej tików niż przez kilka godzin razem, tak? Kurde, zajebiście, czyli daje ci to szczęście też. Daje mi to szczęście ogromne, tym bardziej, że ludzie też to pozytywnie odbierają, jarają się tym, że ktoś, kto jest chory na nieprzeciętną chorobę, na bardzo rzadką chorobę, a wychodzi do ludzi i pokazuje, że można. To zajebiście, kurde, to masz po pierwsze wielkie serce, po drugie no homo, ale duże jaja, stary. Naprawdę, ja gratuluję. Dziękuję bardzo. Dawaj piątala, kurde. Spoko typ. Polecam tego oto dziennikarzego tutaj. Robi fajną rzecz, chłopak. Dzięki wielkie. Dobra, to już koniec na dzisiaj. Życzę ci udanego koncertu, jak najwięcej ludzi ja pod sceną. Zapraszam, przyjdź, chodź. Zobacz. Będę.
i was też tam z tyłu kamery, kichających i wydających dźwięki, kichnę. Spoko. Dziękuję, pozdrawiam. Masz fanpage? Tak. Masz fanpage. To zapraszam. Śledźcie, obserwujcie, wspomagajcie, ogarniajcie. Peace. Dzięki wielkie. Dziękuję.